Chciałam Wam przedstawić Mirka Pułatyńskiego, który był znanym aktorem w Teatrze Opole w Polsce przez 20 lat. 20 czy ponad 20? 25? No jeszcze dodaj z 10 lat. Dobrze. Mirek również jest reżyserem. Obecnie reżyseruje sztukę tutaj na York University. Sztuka zatytułowana Le Belle Sœur, czyli... Czyli piękne siostrzyczki albo piękne szwagierki. Oczywiście tytuł piękny jest dosyć dwuznaczny, ironiczny. Mm-hmm. Nie chodzi tylko tutaj o piękne kobiety. Zresztą mamy piękne aktorki, nie ma co. Ale chodzi również o piękne zachowania się wobec siebie nawzajem. Oczywiście jest to rodzina. Mm-hmm. Część z nich jest rodziną. Część z nich mają koneksje poprzez mężów, poprzez braci i tak dalej. Natomiast reszta są to sąsiedzi, ale oni stanowią pewnego rodzaju rodzinę. Tak jak u nas na Śląsku, powiedzmy, jest, nie? W tych czynszowych kamienicach przez lata spotykali się zawsze na darcie pierza, mhm, powiedzmy, albo na jakieś tam wyszywanki, tak, wycinanki. Tak. Podobna sytuacja jest tutaj. Oczywiście rzecz dzieje się w Montrealu, na obrzeżach miasta, w dzielnicy pracującej, robotniczej Montrealu w okresie przełomu lat 50-60. Więc to tylko jest jedyna rzecz, która gdzieś tam dzieli. Natomiast na całym świecie nie ma rzeczywiście granic. Ludzie podobnie się zachowują i tu jest podobna sytuacja. To jest sztuka przełomowa dla mieszkańców Quebecu. Dlaczego? Głównie z tego powodu, że nikt wcześniej przed Michelem Tremblay nie mówił tak ostro i drastycznie o problemach kobiet, które zapędzone były w kierat prac domowych, codziennych, typu sprzątanie, gotowanie. Nie będę wymieniał, bo wiemy i dzisiaj, tak, ile kobiet poświęcają czasu na to, żeby prowadzić dom i wychowywać w miarę prawidłowo dzieci i dbać o całokształt rodziny. Bo one są jednak mimo wszystko gdzieś z natury tym ciepłem, które w domu i w rodzinie funkcjonuje. Natomiast w tym przypadku one odkrywają, są jakby na przełomie odkrywania tego, że nagle okazuje się, że straciły dużo lat na tego typu rzeczy. One nie są przeciwko dzieciom, przeciwko rodzinie, przeciwko kościołowi, ale nagle zorientowały się, że wychodząc za wcześnie za mąż, nie będąc świadomym tej odpowiedzialności, ciężaru, który trzeba dźwigać. Czyli, że nie były dojrzałe jeszcze? Nie były wystarczająco dojrzałe. Za wczesne ciąże, znaczy ja nie mówię przedmałżeńskie, tylko za wczesne małżeństwa i dzieci. Za szybko się wszystko działo i nagle one... Że nie było czasu na taki absolutnie osobisty rozwój, odnalezienie siebie w dokładnie sposób. I na znalezienie swojej tożsamości, swojej identyfikacji, na samorealizację siebie. Co powoduje, że one dochodzą do tego wniosku, że dochodzą do takiego punktu? Powoduje to, że niektóre z nich są w jakiś sposób wyzwolone. Yes, it's true. Dziś kobiety zdają sobie sprawę z tego, że są właśnie normalnymi, z pełnoprawnymi ludźmi i potrzebują się samorealizować, potrzebują robić karierę, potrzebują mieć firmy, potrzebują jako człowiek. Czy nie uważasz, że kobiety na przykład w Północnej Ameryce w pewien sposób zatraciły tą swoją kobiecość, dlatego że feminizm troszeczkę odszedł w inną stronę? Poszedł w inną stronę. Ja myślę, że poszedł w inną stronę, ale wiesz, każdy proces ma to do siebie, tak jak historia. Tak. Wiesz, 10 czy 20 czy 50 lat patrząc historycznie, okres czy historyczny, jest to kropla w morzu. Ja myślę, że teraz jest okres od, powiedzmy, tych lat 50., 60., 45 lat minęło, to jest za krótko, żeby kobiety mogły dokonać tego balansu. Tak. Ja myślę, że to wszystko jest pewien proces. Nie można tego w żaden sposób oceniać pozytywnie czy negatywnie. Tak. Ja myślę, że jeszcze jakiś czas musi minąć. Masz ogromne korzenie w teatrze. Grałeś przez ile lat? Przez ile lat grałeś? No, trochę, 17. 17. Powiedz mi, w jaki sposób teatr polski, literatura polska patrzy na feminizm? Czy w ogóle był jakiś taki ruch feministyczne w Polsce? Wiesz co, w Polsce to wygląda bo troszkę inaczej. To się właściwie zaczęło, zaczęło. Tak, no w tym okresie, kiedy Michel Tremblay pisał. Kiedy ta sztuka właśnie była napisana. Dlatego ona była przełomową, nie tylko ze względu na język żual, który po raz pierwszy Michel Tremblay użył. Co znaczy język żual? Język żual to nie jest język francuski, ani język angielski, to jest dialekt osób mieszkających w Quebec, to jest soczysty bardzo język. Soczysty, ja mówiłam tak, wulgarny, Ślązacy mają Mirek u nas. Mówi język soczysty. Soczysty jest lepsze. Ładnie to brzmi. Tak.
Soczysty. No. Tak jak u nas na Śląsku, też mają swoje własne powiedzenia, też tak. Soczysty język dosyć. Feminizm w Polsce. A feminizm w Polsce jest tak. Ja myślę, że w Polsce to troszeczkę innym torem idzie i przyglądanie się temu feminizmowi, który przyszedł zza oceanu, czyli stąd do Polski, w taki sposób, jak go w Polsce odbiera społeczeństwo, nie jest do końca akceptowany, bo ja myślę, że w Polsce jeszcze ciągle pokutuje jakby patriarchalny system i kobieta jest zepchnięta o wiele bardziej do pozycji osoby jakby, może nie drugiej kategorii, ale osoby tej, która właściwie ma troszeczkę mniej do powiedzenia i mniejsze prawa do tego, żeby do samorealizacji. To jest bardzo ciekawe, że ty to mówisz, dlatego że to są słowa powiedziane przez mężczyznę. Może ktoś będzie we mnie kamieniami później rzucał paru kolegów za to, co mówię. Ale wiesz co, może kobiety mnie ochronią za to. Będę miał jakiś szyld przed sobą złożony z kobiet. Jaki jest teatr w Kanadzie, jaki jest teatr w Polsce? Wiesz co, ja jestem ciągle na etapie procesu przyglądania się temu. There is nothing in the world I like more than bingo. Ale teraz zobacz, ile kobiety muszą poświęcić nieraz w tej chwili, w tym współczesnym świecie, ile muszą poświęcić energii. Niejednokrotnie również macierzyństwo poświęcają, żeby móc się zrealizować. Ja myślę, że trzeba im troszeczkę w tym pomóc, żeby mogły zrealizować się i jako kobiety i matki, a jednocześnie jako ludzie, jako człowiek przez duże C. And a team of wild horses couldn't hold me back.